Witam szanownych moich kolegów i koleżanki. Aczkolwiek w pierwszej kolejności powinienem powiedzieć koleżanki. No ale to tylko kobiety. No dobra. Dzień jest piękny. Najwyższy stan wody na rzece, na Królowej Polskich Wód. Wiśle. Symbolu polskości. Największy taki stan był w 1800 którymś roku, 150 lat temu, plus minus. Nie wiem, patrzę, coś wiem, że tego. Podobny stan był, ale troszeczkę niższy, o kilkanaście centymetrów, chyba w 63 roku, plus minus. No i dzisiaj mamy najwyższy stan, nie wiem, 780. Musiałem zobaczyć na wodomierz, wodowskaz, nie? No i jesteśmy na lądzie. Panie kamerzysto, bardzo proszę pokazać. Jesteśmy tu na lądzie, tu jest to pola, tutaj są budki dla ptaków. A wjechaliśmy w takie miejsce celowo, ponieważ nie da rady dopłynąć nigdzie do brzegu. Wszystko zalane. Do wałów można dopłynąć, natomiast co 100 metrów straż wiejska, milicja, ludziom nie pozwolą wchodzić na wały. Popłynęliśmy dzisiaj, trochę filmowaliśmy poniżej mostu Grota, poniżej mostu Gdańskiego. I przed następnym mostem podjechała milicja nieoznakowanym pojazdem. Prowadziła pani, która na pewno nie ma uprawnień, bo to nie była policjantka. No nie ma znaczenia i mówią do brzegu. Dobra, mówię to, bo nie wolno pływać. No ustawa może i tego. Mówię, dobra, to my wracamy się do bazy, okej, dobra. W Pinechę i tutaj. Tak. Skitraliśmy się tutaj, bo cały czas tu pływa milicja helikopterami, nadjeżdża tego i nas tu nie widzą, mamy gdzieś święty spokój. Woda jest niebezpieczna w pewnych miejscach, tak jak zoo na Ratuszowej, jak ulica Ateńska, jak w ogóle Saska Kępa, gdzie jest bardzo nisko. Może się zdarzyć przykry precedens, incydent, gdzie przesiąknie wał i woda wyleje. No gdyby woda wylała, ma wezelować między do Radzymina. Bo teraz jest okres przed wyborami. Nagle oni zawsze mówili tak, ci nasi politycy. Budować. I nagle mówią, że tereny zalewowe. Trzeba zrobić specustawę, żeby wywłaszczać ludzi z terenów zalewowych. No dobrze. No oczywiście, że tak. Że poldery muszą być. Ale nigdy o tych polderach nie wspominali. Tylko na polderach usadowionych jest wiele set osiedli w całej Polsce. Centrum Olipińskie na Wybrzeżu Gdyńskim przy spójni Warszawa. I mój kolega Wiesiek, ja nie będę nazwiska podawał, bo urzędolego nienawidzą, w sądzie administracyjnym udowodnił, że Centrum Olimpijskie w Warszawie jest budowane na terenie zalewowym, jest zrobione nielegalnie. PINP, WINP czy GUMP podjęły decyzję niezgodną z prawem. Wszystkie osiedla pobudowane na terenach zalewowych są zbudowane niezgodnie z prawem, czyli powinny zostać rozebrane zgodnie z prawem. Ale nie zostaną, bo pomyłkę celową popełnił urzędnik. Ale jest taki film na YouTubie, nie pamiętam teraz, gdzie pan jakiś X pobudował sobie dom niezgodnie z prawem i powiedział, że nie rozbierzecie mi tego domu. Co zrobili? Bandziory z urzędu wzięli antyterrorystyczną brygadę i pod ogiem antyterrorystycznej brygady zburzyli mu buldożerem dom. No zaraz, to jak to? Jak urzędnik popełni błąd, to stoi, a jak człowiek popełni błąd, też świadomy, to się wzywa AT. W ogóle gdzie jesteśmy? Tutaj na wyspie. Na wyspie betonowej, aczkolwiek na betonie kwiaty nie rosną. I, ponieważ jest to ląd stały, ale nie ma tam dostępu z buta. To jakby się uparł, nie, też by, to nie, to musiałby przepłynąć. Bardzo uważnie, dlatego że jeden krok w bok i może się to skończyć chwałą kalectwem.
A nasz ZUS? ZUS to jest, zanim umrzesz spokorniej. Zakład Ruch. Utylizacji Szmalu. Słyszałeś to? Zapłać, uklęknij, spierdalaj. To dla nich nie ma kalek. Wyspa, tak jak, nie, wyspa tak jak, skamerowana. Jak tak. To tak jak selekcja była. Zdrowy, niezdrowy. Zdrowy to ZUS. Zdrowy, niezdrowy. Zdrowy, komora gazowa. To? Zdrowy do arbajtu. Jutro komora gazowa. Tą przyrodę pokażemy? Gdyby pan pokazał, jak się natura broni. Tu uwaga, bo tu jestem. Te mrówki, które po prostu uciekły z powodzi. I one sobie, to nie tylko są mrówki, to są wszystkie owady. Zbliżenie poproszę jak najbardziej tutaj na te mrówki. I one ratują się, wchodząc na wyższe partie drzew, roślin, ślimaki, pająki, no wszystkie owady. Oczywiście jaskółki, brzegówki, no, zostały im zalane, gniazda, zimorodki, no czy zimorodki się inaczej lęgną, ale też mają zalane swoje siedziby, powiedzmy gniazda. Wiele ptaków, które gniazdują w burtach lub niższych partiach wodnych, w krzakach, zostało im po prostu zalane gniazda, no niestety, no większość... Papierosy mi wchodzą w kadr. No to nieładne, papierosy i mrówki, no nieładnie, no przepraszam. O, krzyk, już tego. Robimy coś dla przyrody, kochamy przyrodę, nie lubimy ludzi. Nie wszystkich. Nie lubimy urzędników, bo to nie są ludzie. No więc nasi ukochani urzędnico-politycy, to teraz... Wszystkie partie przyklepały. Będzie specustawa. Super. No wreszcie specustawa, żeby poldery, tereny zalewowe nie były... Znaczy, żeby tam nie było inwestycji i tak dalej. Tylko... Ja nie mam wrażenia, ale jestem pewien, tu nie chodzi o to. Że to są dwa aspekty. Jedna, że robimy to. Robimy coś dla przyszłości, dla ludzi. Wszyscy uła. Ale tu się kryje coś innego. Weszła specustawa od ulic? Weszła. Od dróg. No i co? Wart grunt 1000 zł za metr kwadratowy, średnia cena? A przychodzi banda i wypłaca 200 zł. To samo będzie z tymi terenami zalewowymi. Złodziejstwo! Okej! Okay. Siła wyższa. Trzeba. Płaćmy średnią. Średnia cena dla urzędnika to nie jest średnia cena. To jest bandycka ich średnia cena, a pięciokrotnie mniejsza. I tak ludziom wypłacają. To jest znowu zawłaszczenie za darmo terenów. Bandytyzm. To jest bandytyzm. Bo gdyby się wypłacało normalnie średnią cenę, okej. Okay. Wiadomo. Jak się wypłaca, to ludzie wiedzą dokładnie, ludzie się boją mówić o tym. Bo w tym kraju to jest tak, że się boją cokolwiek powiedzieć. Bo władza robi tak, że masz się bać. I masz być burkiem. Idźmy tam do budy. I ty się chowasz, ogon chowasz pod jaja. Proszę, to jest piękna melodia. Pasująca właśnie tej wypowiedzi. Bo władza to jesteśmy my. I gdybyśmy nie mieli racji, to i tak mamy, bo do psychuszki, do obozu, do więzienia zabierzemy cię. Jak będziesz fikał, to cię zabijemy. Patrz pan Papała, patrz pan Pańko. Patrz po 90 roku kilkunastu księży. O tym się nie mówi.